Jarosław Kosiński, Młodzi Demokraci, Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. Mateusz Czarnowski, Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Stadaje, Młodzieżówka Krylbo, Partii Zakonu Sprawiedliwości. A teraz przeciwnicy angażowania się, tak wczesnego angażowania się w politykę. A zwłaszcza pustynniki zobaczenia do polityki w tak młodym. Błażej Mężyński, harcerz. Błażej, skaut. Rafał Korasiewicz, koordynator Młodego Wrocławka. Młody Wrocławek. Młody Wrocław. I Michał Cieśliński, Projekt Polska. Dobra, przejdziemy do pierwszego pytania. Przejdziemy do pierwszego pytania. Chciałbym je zadać w grupie, która popiera partie polityczne. Chodźmy tutaj na to pierwsze pytanie. Chodźmy zadać je w grupie, która przyjmuje polityczne zwolennictwo młodych. Odpowiedzcie mi proszę, co jest takiego w partiach przemysłowych? Troszeczkę, tak? Tutaj mi Piotr odpowiada, nie moderujemy. Znaczy, oni ustalili tam, że tego, że kto nie rozumie, to będzie podchodził do Wasyla, a tutaj nie przerywamy, czyli na żywioł, tak jak powinna debata. Czy rozmawiajcie, nie wychajcie do tłumaczenia. Aha, dobrze, co jest takiego w partiach politycznych, co one takiego dają, że warto się nie angażować już za młodszych? Działalność w partii politycznej umożliwia przyjrzenie się z bliska ludziom trudnym przede wszystkim. Pozwala też na bliższy kontakt jednak z dorosłymi politykami, co bardzo może zaowocować w przyszłości, jeżeli ktoś jest zainteresowany karierą polityczną. Ale to jest zawsze, kojarzy się polityka z nieczystymi zagraniami, jakimiś zakulisowymi rozgrywkami. Ja myślę, że jeśli mamy do czynienia z polityką na płaszczyźnie młodzieżowej, czyli można powiedzieć drugoplanowej, to tutaj nie bawimy się w żadne jakieś nieczyste zagrania, w jakieś machlojki, tylko po prostu tutaj działamy razem na podłożu różnych organizacji młodzieżowych, politycznych, wspierając się razem, współpracując, aby stworzyć coś dobrego dla naszych struktur lokalnych bądź regionalnych. Czy druga strona zgadza się z tymi argumentami? Co do idei, tak. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy organizacjami politycznymi. Ładnie to wygląda, jednak z realiów wynika, że nie tak to działa. Organizacje rzeczywiście powinny współpracować ze sobą bez względu na różnice polityczno-ideowe. Na naszym wrocławskim rynku, że tak powiem, organizacji nie za bardzo to funkcjonuje. Czy potwierdzacie te słowa, czy zawsze szarż? Zawsze znaczy, ja się nie mogę zgodzić tutaj z kolegą, ponieważ jesteśmy jeszcze młodymi ludźmi, politykę dopiero wchodzimy. Uczymy się tego faktu, żeby po prostu młodzi ludzie już potrafili zajmować stanowiska, nie wiem, w rządzie, w parlamencie. To niepotrzebne by było po prostu dla Sejm dzieci i młodzieży, czy Sejm dorosłych, to wszystko by było razem. My się dopiero uczymy. Myślę, że nieźle nam posłać. Może da się połączyć działalność organizacji pozarządowej z działalnością polityczną. To się jednocześnie wyklucza. Jak się działa w organizacji pozarządowej, to jest się poza tą strukturą czysto polityczną, jeżeli w takim mniemaniu bierzemy to pod uwagę. No ja nie mogę się zgodzić z tą tezą, ponieważ działam w organizacji pozarządowej. Oczywiście w tej organizacji pozarządowej nie utożsamiam się z partią polityczną, tylko to, co wchodzi do organizacji pozarządowej, jest stricte organizacją pozarządową, projektami i tutaj daleko jesteśmy od kwestii politycznych. To ja zgłaszam swoją dezaprobatę na tym układzie, bo jestem harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego. To jest organizacja pozarządowa, która ma stuletnią już przeszłą tradycję.
I my na przestrzeni tych lat staraliśmy się całkowicie odłączyć politykę od działań społeczno-obywatelskich, gdyż nie sądziliśmy, że wikłanie się w politykę będzie dobrą strategią na pozyskiwanie nowych członków i docieranie do ludzi. To, o czym mówiłeś na dzień dzisiejszy, chodzi o współpracę między organizacjami politycznymi, to jest na razie utopia i no idzie nam, niby idzie, ale nie możemy mówić, że idzie nam, bo my chcemy do czegoś dojść, a takie mówienie idzie, idzie, to może do niczego nie doprowadzić. Musimy mieć konkretny cel, konkretny efekt i całkowicie do tego dążyć. Nie ma mówienia staram się albo że może nam kiedyś się uda. Musimy chcieć, żeby nam się udać to i tyle. To znaczy, ale partia polityczna, ogólnie partie polityczne mają swój program. Ten ale program chcą realizować. Wiadomo, że nie da się programu partii obojętnie jakiejś niedzielą tutaj się na ugrupowanie zrealizować w 1 czy 2 lata. Więc myślę, że oczywiście nie staramy się do czegoś dążyć, jeszcze jak niewłaściwie miejsce. Koledzy cały czas demonizują bardzo politykę, a jednak to nie jest sfera tylko kłamstwa, przekrętu i kretactwa, ale także sfera, w której można konkretnie, korzystając z mechanizmów władzy, co jest robione. Dlatego chciałbym tutaj dodać, że jeśli myślicie, że tutaj po prostu my obracamy się w kłamstwie, krętactwie, myślę, że powinniście sami spróbować należeć do takich struktur i wtedy zobaczycie od kuchni, jak to naprawdę działa. Bo ja z doświadczenia wiem, jak wyglądają organizacje pozarządowe, a ja wiem, że wy nie możecie tego samego powiedzieć o organizacjach młodzieżowych, politycznych. Przede wszystkim, jak do nas wyglądają organizacje pozarządowe? Jak wy widzicie? Politycy, tak? Młodzi politycy. Polskie organizacje. Czym one mogą być wyglądać? Znaczy, my oczywiście doceniamy organizacje pozarządowe. My widzimy to bardzo pozytywnie, ponieważ sami działamy w takich organizacjach. Jesteśmy jak najbardziej za, żeby takie organizacje powstawały, działały, ponieważ jest to pozytywne, nie sprzeciwiamy się temu. Ale również uważamy, że człowiek w wieku 20 lat albo ma jakieś poglądy, albo ich po prostu nie ma. Więc miejmy jakieś poglądy polityczne, działajmy. No nie zgodzę. Dojrzewanie społeczne do dziecka kończy się w wieku 24 lat, więc jeszcze powyżej tych 20 lat człowiek cały czas zmienia się tak. Dokładnie dojrzewa społeczne. Ale czy uważasz, że przez te 4 lata te poglądy aż tak bardzo mogą się zmienić? Z lewych na prawo, tak samo jest. Ja też mam jakieś poglądy na przykład X, dajmy na to, i dlaczego są moje poglądy identyfikowane z partią X, Y, Z, skoro ja się w ogóle z nią nie utożsamiam. Bo tak, zauważyłem, że taki ktoś ma poglądy i mówi, ty to jesteś liberałem, bo masz poglądy liberałowca, ale ja się nie utożsamiam z to, po prostu mam poglądy, które po prostu życie mnie wyodrębniło, mnie te poglądy i tyle. I one nie były związane jakoś z partią, czy z doktrynami, czy z ideologiami, które dana polityka prowadziła. Więc tylko zostaje założenie własnej partii i frakcji. Czego? Życzę powodzenia. Ale może zauważycie, że również organizacje pozarządowe, każda z nich właściwie ma jakiś profil ideologiczny, choćby społeczno-gospodarczy. Większość z nich popiera wolny rynek, demokrację, czyli opowiada się za, no nazwijmy to, liberalnymi metodami sprawowania władzy. Popieramy się tak jak najbardziej, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, to też sprawy, które dla niektórych partii przekonań są priorytetami. Jak najbardziej dla nas mogą być również ważnymi sprawami, jednak nie utożsamiamy się z tymi grupami, tak? A teatrem powiedziałeś, że skupiasz się konkretnie na tych organizacjach liberalnych. Ale są też, są też organizacje pozarządowe, które ideowo są bliżej, powiedzmy, tych spraw społecznych, można by powiedzieć, lewicowych, a jednak mimo wszystko działają na rzecz tego dobra wspólnego, jakie mieli celami, kierują się organizacje pozarządowe. Czyli wy mówicie, że organizacje polityczne są złe? Nie. Nie. Czyli, a jakie są? Są niekorzystne. Są niepotrzebne. Właśnie. Czyli, że są złe. Nie. Są dla mnie niepotrzebne. Jeżeli chcę działać aktywnie, jeżeli chcę uczestniczyć w życiu społecznym aktywnie, zadawana mnie jest trzeci sektor i to jest działanie.
potrzebne własne. Ale ja sobie wyobrazić życie pańskie bez organizacji politycznej. Bez funkcjonowania. Jeśli one są naturalnym tworem funkcjonowania danego państwa. A państwo bez organizacji politycznych by nie działało. Organizacje polityczne, jak dobrze wiecie, kierują się tym, że narodowi, na przykład polskiemu, zagwarantują bezpieczeństwo, jakąś po prostu równowagę i stabilność funkcjonowania. A organizacje pozarządowe zrobią to? Zapytałeś się, czy stwierdziłeś tak. Powiedziałeś, że jesteśmy przeciwni temu, żeby coś takiego nie istniało, jak młodzieżowe, jak młodzi rady. Okej, uczycie się. Tak jak powiedziałeś, że jeżeli młodzieżówki są złe, przez polityki słowa, tak? Nie. Nie złe, niewłaściwe. To z twoich ust padło. Czyli to może niech nam przeciwnicy angażowania się w politykę w tak młodym wieku odpowiedzą, kiedy się w tą politykę można zaangażować tak w pełni. Jeszcze wracając do pytania Jarka, ja uważam osobiście, że partie polityczne powinny istnieć. Jak najbardziej, tylko żeby młodzież nie uczestniczyła aż tak bardzo w tym życiu, w tym politycznym. Tak jest moje zdanie. Partie jako taką tak, ale właśnie pewnego wieku. I teraz przechodząc dalej do pytania. Ja bym nie stawiał konkretnego wieku, że od tego i od tego roku masz prawo wstąpić do takiej albo takiej partii politycznej. Z czysto społecznego punktu widzenia każdy człowiek w innym wieku dorasta, w innym wieku nabiera tych umiejętności społecznych i dojrzewa. I to już w zależności od poszczególnej osoby. Ja uważam, że po tym wieku dojrzewania społecznego wtedy rzeczywiście człowiek może racjonalnie podjąć decyzję, czy chce, czy nie chce, czy gdzie do której partii chce należeć, czy nie chce w ogóle do partii. To może tak jest to pewnie. Ale panie Jarku, bo jednak bez jademu. I chciałbym jedno na koniec pytanie zadać. Co jest bardziej komu potrzebne? Czy partie polityczne organizacjom pozarządowym, czy organizacje pozarządowe partią polityczną? To może teraz ja, albo ta strona. Ja chciałbym tutaj tylko troszeczkę dokończyć. Organizacje pozarządowe, jak wiecie dobrze, też mają swój wiek w statutach zapisany. I też nie możemy wstąpić od pewnego wieku w ich strukturę. Tak na marginesie. A tutaj czy organizacje polityczne i organizacje pozarządowe, one się nie wykluczają. One mogą ze sobą funkcjonować. Tam, gdzie nie możemy na przykład dotrzeć drogą polityczną, możemy na przykład realizować projekt Unii Europejskiej na drodze pozarządowej. Wchodzimy w trzeci sektor i możemy w nim działać. Ale jeśli potrzebujemy lepszej komunikacji pomiędzy naszymi na przykład parlamentarzystami, wtedy organizacje polityczne są nam niebywale potrzebne. Bo dzięki nim poznajemy tych parlamentarzystów. Bo wiemy, że Unia Europejska jest tworem stricte politycznym. Polityczno-gospodarczym. Może społecznym. Jeżeli chodzi o tę współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi a organizacjami politycznymi, zgodzę się z Tobą, jakby rzeczywiście tak to powinno wyglądać i na takiej zasadzie działają organizacje pozarządowe i myślę, że nie warto nawet zastanawiać się nad pytaniem, co bez czego powinno funkcjonować, bo to powinno funkcjonować wspólnie, może nie tyle być zależnym od siebie, ale współpracować na tak wielu obszarach i tyle, ile można, żeby mieć ten konkretny cel. Rozumiem. Wy macie